Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Ceres już się niecierpliwi, więc lećmy za nią. Mamy sprawdzić trop jednego z piromantów, znaczy jednego prawdopodobnie piromanta, który nas chciał spalić. Spalić nas chciał żywcem, kurde, w piwnicy pełnej spirytusu. Ceres? Ceres, możesz? Masz klucz czy coś? Ceres? A najpierw ślady. No, no. Ktoś tu wszedł w rozlany miód. No to teraz mamy sprawę prostą. To teraz mamy sprawę prostą, tak mi się przynajmniej wydaje. Wszedł w rozlany miód. Poszedł tędy, czyli to jakby za nami. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Aha. Dźwignia. Musiał poczuć, nie? Że ubranie się rozdarło. Ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! Proszę, proszę. Zostaliśmy tylko... Znaczy, zostały dwie osoby z rodu Uncrate. No i Arnwald. Jeżeli to nie my... To on. A specjalnie tak zrobił, żeby nas ludzie zniszczyli. Za to, co się stało. Ludzie nas będą obwiniać za to, co się stało, nie? Ale go dojadę, ziomusia. Arnwald! Nie uciekniesz mi. Nie sądzę, żeby posłuchał. Jeszcze go dorwę. Kurde, kot jeszcze działa, niestety. Paduwa. Przejechałem mu nożem po plecach. Zobaczymy, co teraz powie. No i chyba nic nie powie. Mamy go! Żyje? Mów, czemu zdradziłeś. Albo dokończę to, co zacząłem. Uncrate nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skellige. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skellige potrzebuje stabilizacji, silnego króla, a nie takiego, którego wybierze gromada pijanych jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił, ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Jaki miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało... Svanringe byłby jedynym kandydatem do korony Skellige. Potrzebujemy dowodu. Twoje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej. Instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu. Bez pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiał. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarrów. A ciekawe, czyje głowę Hjalmar przyniesie, co? Jak tak bardzo się spieszył je odcinać. Właśnie Hjalmar nie powinien zasiadać na tronie, ale Ceres jak najbardziej wpisuje się chyba w te wszystkie... cechy. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Ceres Uncrate. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Kaer Trolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Kaer Trolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej. Mam świadka. Arnwald?
Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy... Zdradziłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Ancreid! Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na Kertrolde, odkąd pamiętam. Wiernie niczym pies. Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Ancreid? Wszyscy, którzy są przeciwko niej, to są słudzy Ancreid. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Speaker Rock, ja wierzę Wiedźminowi. Bardziej niż tobie. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. Jest jeszcze jeden dowód. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmieszaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Rut Ancreid. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! O, zaraz ci trzasnę. Ale czekajcie. Ci zaraz trzasnę. Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! Teraz inaczej gadasz, co? A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię rodu Ancreid. A ciebie, Birna Bran, skazuję na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia. A twoje szczątki rozdziobią ptaki. No i się jakoś poukładało. Chociaż... widok takiej... kobiety przykutej do skał. Wiedziałem, że Birna jest rządna władzy. Ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svanrige? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Gedinate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. No dobra. Nie odmówię. Zwłaszcza, że mam swojego faworyta. O, tak myślałem. Przy stworzach. No, to chodźmy. Dobra, musimy sprawdzić sobie i miecz, i nową kuszę. Zauważcie, że dostajemy teraz po 5 expa za każde zadanie. Bo ono było na jakieś tam niższe poziomy. Troszeczkę słabo to zrobili. Powinno być... Ilość punktów doświadczenia do następnego poziomu powinna rosnąć.
No jakoś stosunkowo mniej dostawać, ale określoną ilość za zrobienie każdego zadania. Nawet te na początku, wiem, na to 100 expa, a teraz powinniśmy dostawać na przykład, nie wiem, 300. Zdaję. Jesteśmy w samą porę. Już chyba zaczęli. Mam nadzieję, że będę mógł wskazać na Cerys. No naprawdę, działuszka ma poukładane pod sufitem. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! A, czyli już postanowione, tak? Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Cerys! 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 Komuś się nie do końca podobało to, że ona została. Twórca królów. Dostałem więcej trochę doświadczenia teraz. Koronacja, zaktualizowano zadanie. Dobra, sprawdzę sobie może ten ekwipunek, który ostatnio dostałem. Dostaliśmy los. Lepszy, podobno. Weźmy go. I lepszą kuszę, która wcale nie jest lepsza w sumie. Ej, zaraz już... zaraz będziemy przeciążeni. No nie fajnie. Cóż to za kofajka? Naprawmy coś. To. Dobra, zaraz się później się tym zajmę, a teraz porozmawiajmy z Cerys. Gratuluję, będziesz dobrą królową. Dziękuję, nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. A to akurat prawda. Jakie plany ma nowa królowa Skellige? Słuchać, uczyć się i jeszcze raz słuchać, a potem zobaczymy. Dobry plan. Muszę zjednoczyć klany. Wolę uniknąć wojny, ale jeśli faktycznie szykuje się na nas Nilfgaard, wspólnie damy mu odpór. Może być problem z ludźmi z Drummond. Widziałem Lugosa podczas koronacji. Był co najmniej wściekły. Nasze rody od zawsze się spierały, ale muszę spróbować z nim ponegocjować. Może coś wskuram. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? No nie. Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kaer Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. O kim Fjalmara. Mówisz? Aha, tak też myślałem. O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję. Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. Super. Czyli towarzysze broni Skellige mamy z głowy. Aha, jeszcze nie. Porozmawiaj z Hjalmarem. No tak, Hjalmar, chodź. Idziemy na do Kaer Morhen? Mam nadzieję, że wiesz, gdzie jak to jest. Nastrój? Taki sobie. W końcu baba mnie pokonała. Twoja siostra. Ale nie byle jaka. A? Mam rację. Jak już jakaś musiała mnie pokonać, to rzeczywiście wolę, żeby to była Cerys. Przyznaj, nie jesteś z niej ani trochę dumny? Tak trochę to jestem. W
końcu to krew z mojej krwi. Ale nie mów jej tego, bo jeszcze zacznie zadzierać nosa. Najważniejsze, że pokazaliśmy Lugosowi. Widziałeś, jak się wściekł? Widziałem. To dla niego aż taka zniewaga? Nasze klany kłócą się od zawsze. Taka już kolej rzeczy. Dziki Gon szykuje się do ataku na Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Tak też myślałem, że to powie. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. I teraz prawdopodobnie mamy zaktualizowane zadanie, już skończone tak naprawdę zadanie z... Drużyna w komplecie. Udało ci się zdobyć trofeum. Ale jeszcze możemy... Tak, porozmawiać z Emyrem. Oj, nie to, przepraszam was bardzo. Nie to. To jest, jak się dłużej nie grało w Wiedźmina. Nilfgaard, ale chciałbym jeszcze zrobić właśnie ten Redoran. Zagłana Readrów, czy jak oni się nazywali dokładnie? Ach, nie pamiętam. Dobra. Czyli do Velen, ziemi niczyjej. I tutaj gdzie... O, wieś Zalipie jest, super. Dobra. No, tak mówię. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Ja tak mówię, Redoranów, bo jakoś tak mi się przyjęło, ale oczywiście to jest jakoś inaczej nazwane to zadanie i inny, to jest Rud. I tam powinniśmy skompletować jeszcze jednego członka, który prawdopodobnie może przyczynić się do wygranej z Dzikim Gonem właśnie w Kaer Morhen, bo chyba na razie tylko straciliśmy możliwość wzięcia Dijkstry. Tylko nie wiem, czy faktycznie Dijkstrę moglibyśmy w jakiś sposób zwerbować. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście właśnie kogoś, kto Dijkstrę zwerbował, ale prawdopodobnie... Nie wiem, trzeba było mu ten kurde skarb jakoś tam dostarczyć Skubańcowi. Dolores, ty masz jakieś zadania dla mnie, tak? Dolores, nie płacz, co tam ci się dzieje? Patrz no, co mi przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A ciura to znaczy córka? Córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Aha. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Okej. Nie płacz, nie płacz, nie płacz, nie płacz. Duchy przeszłości. Witaj. Zaktualizowane zadanie duchy przeszłości. Ale jeszcze bym chciał sobie pomedytować do rana. Po pierwsze będzie jasno, a po drugie zregenerują nam się. Ech, nie słyszała co myśliwy mówił. Oczywiście. Płotka? Właśnie zastanawiam się, czy teraz lecieć tam z buta. Zobaczę mapę. Czy lecieć płotką? Nie.
Po co ja płotką będę... Po co z płotką będę tutaj się męczył, jak mogę skorzystać z szybkiej podróży? Wróćmy do tego znaku. Tam też była opcja, że byłem tam. Nie pamiętam, kiedy tam byłem. Być może przejeżdżałem obok, bo mam tutaj zaznaczony punkt szybkiej podróży, tą tabliczkę. To być może dlatego Wiedźmin mówił, byłem tam, ale nie rozwiązałem tam żadnej sprawy, bo nie miałem klucza. Zabij potwory w folwarku. Dzień to dobry. To o folwarku musiała mówić staruszka. Jakieś tutaj są... Spust pułapki. Można porozbrajać, tak? Pułapkę rozbrojono. O, Kaś! To są takie pułapki, tak? Dobra, tam coś jest. Spust pułapki. Spust pułapki. Wszędzie tu są pułapki. O co tu chodzi? Pułapka rozbrojona. Mamy tutaj coś. Klucz do szopy. Które drzwi otwiera? No pewnie szopę. Ej, czy mi się wydaje, czy ktoś tam jest? Aha, i jakbym wszedł... To ja mam z głowy. Czy mi się wydaje, czy ktoś tam jest z tyłu? Nie. Jakbym wszedł i nacisnął ten spust pułapki, tak? Tą linkę. No to niestety, ale... by to we mnie wypaliło. Dobra, co mamy tutaj? Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Okej, czy coś jeszcze znajdziemy? Ciekawe. Krowie mleko jest okej, bo ono podnosi bardzo dużo punktów zdrowia. Wejdźmy na górę. Klucz do szopy uzyskaliśmy, więc będzie trzeba to sprawdzić. Zwiały nóż do chleba, to niekoniecznie. Widzę, że tutaj już nic nie znajdę. Fajka to mnie nie interesuje. Talerz również mnie nie interesuje, więc nic tutaj nie znajdę. Trzeba szukać gdzie indziej. W szopie. To jest ta szopa? Nie, Wiedźmin. O właśnie. Patrzcie, ile tu jest pułapek. Coś tu nie gra. Pewnie pułapki. Spust pułapki. Przeszukaj szopę. I po problemie. Nie muszę tego rozbrajać, mogę tego unikać. Spust pułapki. Tutaj jest jakiś ten... A, strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może bardzo jest możliwe, na tyle długo, że za pomocą... Ej, drabinki. Zobaczę, co jest na górze. Wiedźmin, nie musisz mi podpowiadać, że zobaczyć, co jest na górze. Aha. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich. Z kich? A kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów. A dla mnie to zwykłe skurwysyny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. Wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Komu naraziłeś się tym razem? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin, trafiłem na wielu, którzy chcieli mnie zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Czyżby ktoś przyjechał? Właśnie. Nie wyglądają na zbłąkanie wędrowców. I nimi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik?
Jaki stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Więc może tamci na dole trafili tu przez przypadek? Prędzej zjem własny but, niż w to uwierzę. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. Aha. Czyli po prostu zeskoczyć. No, czy nie wiem, czy to jest dobry pomysł zeskoczyć tutaj, bo... Tak też myślałem. Zabił łowców. Tak, dobra. Cyk. Cyk. O, oni są na 7 poziomie. Naprawdę. Aha, dobra, taki ziom. Dobra. Leto, coś ci refleks szwankuje. Z gościem takim nie umiesz sobie poradzić? No. Lej. Cholerni głupcy. Dość słabo uzbrojeni jak na zabójców. Przeszedł przez konia. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. No dobra, tylko jeszcze bym płoteczkę chciał znaleźć, moją kochaną. Płoteczka, to jesteś ty? Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Nie, to nie jest moja płoteczka. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy cię nie obrabował. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edirn wydano za Ludwikiem list gończy. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skurczybyka i trochę się odkuć. Wytropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w Złotym Wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Jak on śmiesznie wygląda. Zaczęliśmy do zabicia czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci, ale za zdradę więcej. Taki duży koksu na takim szczupłym koniku. Dobra, dlatego tutaj próbuję cały czas być z Leto, bo wiem, że prawdopodobnie on może mi pomóc właśnie w Kaer Morhen, w walce z Dzikim Gonem, dlatego warto go popierać. No i jakoś, wiecie, wziąłem jego stronę kiedyś, więc pozostaję przy tym, nie? Ka, jedź za konikiem przed tobą, co? Widzę, że płotka nie ogarnia. O, tu? Te. Siwy, że co? Że niby stary, tak? Cześć. Przyszli mi pogadać. Tylko pogadać. Just... Leto, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Geralt z Rivii. Przedstawmy wiedźmin. Się ładnie. Drugi wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? No. Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Trzeci. Uważajcie, panowie, to wiedźmini! Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was no. Zrobimy wyjazd. No nie atakują, faktycznie.
Pal się, kolego. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Wiedźminom też nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo? Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Powiedział? Jadę z tobą. Czyli jedziemy razem, tak? No dobra. Ale co mnie zastanawia... Co mnie zastanawia, to to, że gdzieś moje zadanie, które wykonywałem... Jedź Leto do Zalipia, ale gdzie jest mój ten... Gdzieś mi to zniknęło. A jest, dobra. Wróć do Dolores. Dobra, ale to mniejsza. To możemy do niej wrócić później. A my w tym momencie wykonujemy duchy przeszłości, bo tak naprawdę teraz aktywował nam się ten quest podczas wykonywania tamtego. Zagłada domu. Okej, no to cały czas trzymamy się Leto, ale pójdziemy do Zalipia w następnym odcinku, bo już trzeba kończyć. Tak, dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.